Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. Na wstępie chciałbym podkreślić, że nic, kompletnie nic, co powiem w tym vlogu, nie jest zniechęcaniem ludzi do jakichkolwiek szczepień na jakąkolwiek chorobę, w tym oczywiście na koronawirusa. Wręcz przeciwnie, uważam, że każdy, kto ma ochotę to zrobić, powinien mieć możliwość zrobić to jak najszybciej i w jak najbardziej komfortowej sytuacji. To czym ten vlog jest? To jest przedstawienie na podstawie mainstreamowych źródeł, konsensusu medycznego i konsensusu naukowego różnych podejść, tych różnych podejść różnych krajów do bardzo podobnych znowu danych naukowych i danych medycznych. Na szczęście i to jest fakt statystyczny w krajach Unii Europejskiej, ale także w Izraelu mamy znaczny spadek nowych przypadków zarazy, czyli koronawirusa w Polsce, w chwili w której kręcę ten vlog, czyli w poniedziałek 24 maja tych przypadków było 559. Przy jak podaje znowu ministerstwo zdrowia, więc są to dane oficjalne, wykonaniu ponad 30. Tysięcy testów. W związku z tym, liczba testów pozytywnych to bardzo, bardzo maleńki procent, i co też mnie cieszy, za ostatnie 7 dni liczba nowych przypadków na 100 tysięcy mieszkańców to zaledwie 4,09. To bardzo mało, biorąc pod uwagę, że jeszcze niedawno mieliśmy. Coś w okolicy 70. No, 4 to zdecydowanie mniej niż 70. I teraz różne kraje wobec bardzo podobnych danych zachowują się bardzo różnie. Na przykład Izrael zdecydował się, że znosi obostrzenia już od 1 czerwca i rezygnuje z tzw. paszportów covidowych, gdyż uważa, że one są już niekonieczne. Co jest dużym zaskoczeniem, bo jeszcze niedawno, jak donosił e, e, tygodnik Solidarność w skrócie Tysol, e, były problemy dla ludzi bez tego zaświadczenia, żeby dostać się do schronu w czasie, gdy izraelskie obiekty były celem nalotów rakietowych, więc jest to diametralna Zmiana zdania, a na przykład na Litwie nie dość, że obostrzenia są, to są jeszcze bardzo mocne i tylko są luzowane dla ludzi posiadających paszport, i w dodatku, żeby ktoś tam nie zrobił czegoś, z czego Litwini sobie nie życzą, to te paszporty będą odnawiane co tydzień, moi kochani. Także naprawdę mocno, i w tym dzisiejszym materiale powoływał się będę na całkowicie mainstreamowe źródła. Między innymi Izraelskiego Timesa. Chyba nikt nie powie, że Izraelski Times kłamie, to by było bardzo nieładne. E, zwłaszcza, że Izraelski Times, powołując się na Izraelskiego Timesa, zdarzało mi się w życiu już alarmować z prawie dwuletnim wyprzedzeniem o rzeczach, które po dwóch latach okazały się stuprocentową prawdą. Izraelski Times, co do faktów, nie co to, nie to do opinii, tylko co do faktów, jest jak najbardziej rzetelnym źródłem. Z opiniami zawsze można się nie zgodzić, ale jak on coś mówi, że coś się zdarzyło, to znaczy, że się zdarzyło. Innym mainstreamowym medium, na które się będę powoływał, jest Polska, Polska Rzeczpospolita oraz ONET. Będzie także tygodnik. Solidarność, który to ma portal o nazwie tysol.pl No i będę się też powoływał na TVP Info, czyli medium znowu jak najbardziej mainstreamowe, bardzo mocno związane z rządem, także żeby mi nikt nie mówił, że ten vlog w jakikolwiek sposób jest antynarracja rządowa, czy że tutaj się sprzeciwia rządowym decyzjom. Wobec koronawirusa? Nie, będę się również na niego powoływał, bo tutaj jest przedstawiony plan luzowania obostrzeń na czerwiec, tyle że on jest taki bardzo niejasny i właśnie w kontekście tych dwóch, yy, nazwijmy to, yy, przeciwstawnych biegunów, czyli Izraela, który znosi paszporty i obostrzenia, a także Litwy, która no, idzie bardzo, bardzo mocno. Sytuację, w której bez takiego paszportu raczej ciężko jest normalnie funkcjonować, jak w tym wszystkim się uplasuje Polska. Wiadomo natomiast, że no decyzję poznamy za kilka dni, ale jaka będzie właśnie będę troszeczkę próbował tutaj nie tyle zgadywać, co, co się razem z wami zastanawiać i co jest, i wskazywać też różnice. Nie tylko w podejściu co do obostrzeń, ale również w podejściu co do kontaktów ze światem zewnętrznym, że się tak wyrażę. I jeszcze raz podkreślę: nic, co tutaj mówię, nie jest zniechęcaniem do szczepionek, jakichkolwiek, w tym także na koronawirusa. Wręcz przeciwnie, każdy, kto chce, powinien móc to zrobić jak najszybciej i w jak najlepszych, jak najbardziej komfortowych warunkach. I to, co tutaj mówię, opieram się tutaj na konsensusie naukowym, konsensusie medycznym i jak najbardziej mediach głównego nurtu. Pierwsza rzecz, którą sobie może przeczytamy, to yy, artykuł z Rzeczpospolitej, autorstwa osoby, która podpisała się tylko ZEW. Nie ma imienia i nazwiska, jest ksywka ZEW. A tytuł tego artykułu to Izrael rezygnuje z paszportów covidowych, znosi Obostrzenia, czy jak widać, tytuł też pozwoliłem sobie zaczerpnąć niejako z mainstreamowego źródła, między innymi po to, żeby nie być posądzony o nic przez YouTube'a. Minister zdrowia e, zapowiedział zniesienie od 1 czerwca większości ograniczeń e, wprowadzonych przez władze w związku z koronawirusem SARS-CoV-2. W ciągu ostatniego tygodnia w Izraelu wykryto dziennie średnio 27 nowych przypadków koronawirusa. Liczba aktywnych przypadków zakażeń spadła do 510. To są dużo lepsze dane niż w Polsce. W, Polsce, w Izraelu jest około 8 milionów ludzi, w Polsce nawet przy zaokrągleniu w górę mamy 40 milionów, czyli trzeba by mnożyć razy 5. Czyli czyli, 200, czyli 500 izraelskich przypadków, to jest tak, jakby jak w Polsce 2500. Natomiast w Polsce mamy 8000. Przepraszam, 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 przepraszam. Widzicie, popełniłbym rzetelność, Bardzo za to przepraszam. Aktywnych przypadków w Izraelu jest 510. W Polsce aktywnych przypadków jest 165 tysięcy. 557. Oczywiście są dane na dzień 24 maja 2021, natomiast hospitalizowanych mamy 7965. Ehm, także jest to no, jednak bardzo, bardzo duża różnica. Natomiast nowych przypadków mamy 559 i są to dane nie średnie tylko za poniedziałek, a za poniedziałek zwykle są zwykle są dane takie najlepsze, bo w poniedziałek to są dane jakby z niedzieli, a w niedzielę z, no, najmniej tych testów, co się robi, mniej testów, to mniej wyników pozytywnych, to oczywiste, ta oczywistość, prawda? To znowu jest konsensus naukowy takiej nauki, która się nazywa matematyka i statystyka. Także tutaj no, nawet jakby przez 5 pomnożyć i nawet zaglądać w górę, czyli 30, to jest to jest 240, to jest mniej niż połowa. Także w Izraelu te dane są dużo, dużo lepsze. Należy zwrócić uwagę jednak, że Izrael posiada kilka rzeczy, których Polska nie posiada. I nie, nie chodzi tutaj wyłącznie o sprawną politykę zagraniczną. Tak, Polska moim zdaniem jej nie posiada, ale również posiada sprawny system opieki zdrowotnej, dzięki czemu ludzie chorzy na koronkę w Izraelu są skutecznie leczeni. Jak sobie zwrócicie uwagę, jaki odsetek zakażonych w Izraelu odszedł z tego świata, jaki odszedł w Polsce, kochani moi, no to jest przepaść. I na pewno ma to jakiś związek z tym, że w Polsce ten system opieki zdrowotnej kuleje. I to jest takie łagodne określenie, a w Izraelu ma się świetnie. Druga rzecz, którą Izrael posiada, to bardzo dobrze, dobrze działający odpowiednik polskiego sanepidu. Podczas gdy Polski, w moim prywatnym przekonaniu, skupiał się zanadto na wystawianiu mandatów i chyba byciu trochę usłużnym władzy. Takie mam dziwne wrażenie. Taka moja prywatna opinia. O tyle ten izraelski no, bardzo dobrze wykrywał wszelkie ogniska i sprawiał, że ta choroba się e, nie roznosiła dalej, ale także nie, drę nie było takiego dręczenia ludzi. Jak na przykład przypominam wywiad sprzed prawie roku. Prawie roku, u mnie na kanale z rodziną, która na kwarantannie covidowej już po wyzdrowieniu. Znaczy. Byli chorzy, a potem już nie mieli objawów, a spędzili na tej kwarantannie chyba 3 miesiące bez możliwości wychodzenia z domu. Także, yy, drodzy Państwo, no, <laughs> no, system opieki zdrowotnej warto mieć dobry. I, i nie, nie mówię tego po to, żeby jakby nobilitować podwyżki składek na system opieki zdrowotnej, ponieważ coś. To, że coś jest drogie, to wcale nie znaczy że musi być dobre. Najpierw trzeba zrobić porządną reformę, ale po prostu stwierdzam fakt, stwierdzam fakt. Szef resortu zdrowia, Juli Edelstein, oświadczył, że nie będzie wnioskował o przedłużenie obowiązujących do 1 czerwca ograniczeń praw obywatelskich wprowadzonych w związku z SARS-CoV-2. Powiem Wam tak, Mnie bardzo wiele ludzi yy, posądza o to, że ja mam jakieś zauroczenie Izraelem. Broń Boże. Ja jestem bardzo krytyczny względem każdego kraju, zresztą chyba udowodniłem to, i, jeśli oczywiście zasłuży, tak? U, uz, udowodniłem to ostatnimi vlogami. Natomiast co w Izraelu jest świetne, to bardzo wyraźnie trzeba pochwalić. Nie po to, żeby bić jakieś modły przed innym krajem, tylko te przez to, żeby zażądać, żeby podobnie było w Polsce. Ja nie chwalę systemu opieki zdrowotnej Izraela, bo, bo po prostu, nie wiem, modlę się do tego systemu, tylko chciałbym, żeby taki sam był w Polsce. Tak samo chciałbym, żeby szef resortu zdrowia w Polsce, pan minister Niedzielski, powiedział otwarcie, tak jak miał jaja to powiedzieć pan Juli Edelstein i powiedział, że nam ograniczyli prawa obywatelskie. Bo w Polsce cały czas jest taka ciaka maka, yy, gadamy ćmaka i, yy, i w ogóle to o, o co tobie chodzi? No, nie pozwalamy tobie wyjść z domu, ale to nie jest ograniczenie praw obywatelskich. W Izraelu są uczciwi. Powiedzieli, robimy ograniczenie praw obywatelskich, robimy to z takiego i takiego powodu, na podstawie takich i takich badań naukowych, które były opublikowane tu i tu, ten i ten się pod tym podpisał. I w takiej sytuacji można z tym dyskutować, lub można to przyjąć, i można to robić merytorycznie, a nie tak jak w Polsce, będzie tak, bo my tak chcemy, lub bo wam tak każemy. I to jest też bardzo istotne. Wiecie, dlaczego w Izraelu rząd podchodzi bardziej fair do swoich obywateli? Bo się nie dają. Bo się nie dają, moi kochani. Oczywiście tam też nie jest, broń Boże, idealnie. Ale wydaje mi się, że są traktowani przez swój rząd lepiej niż my, Polacy, przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Oznacza to, że w miejscach publicznych nie będzie wymagane okazywanie certyfikatu o szczepieniu na COVID-19, tak zwanego poszportu covidowego, ani utrzymywanie dystansu od innych osób. Zobaczcie. Nawet dystans skasowali, nie mówiąc już o tym, że się z tych paszportów covidowych wycofali. Izraelskie Ministerstwo Zdrowia przekazało, że nakaz noszenia maseczek ochronnych w pomieszczeniach zamkniętych zostanie utrzymany, a ostateczna decyzja w tej sprawie ma zapaść w ciągu kilku najbliższych tygodni. Przy czym tutaj chodzi o kilka najbliższych tygodni, jeśli chodzi o kwestie związane z maseczkami. Wszystkie inne mają zniknąć. Aha. Tak. ograniczenia w ruchu, ale jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, którą warto wspomnieć, bo o tym się nie mówi w mainstreamowych mediach, takich jak, jak telewizje. Ograniczenia w ruchu pasażerskim z i do Izraela zostaną utrzymane. Times of Israel podaje, że w związku z nowymi wariantami koronawirusa te obostrzenia mogą zostać nawet zwiększone niż do tej pory. Izrael Wraca do normalności, powiedział minister Edelstein. Niecałe pół roku temu rozpoczęliśmy akcję szczepień. Dzięki wspaniałej pracy personelu medycznego, nasza kampania szczepień była najlepsza na świecie. Odczuwamy ten efekt w postaci niskiej śmiertelności, dodał. Teraz. Y Ku mojej radości sytuacja pozwala nam zrezygnować z używania zielonych paszportów i ograniczeń ym, strefy purpurowej, ogłosił minister. Y, zastrzegł, y, że jeśli sytuacja epidemiczna się pogorszy, obostrzenia mogą zostać przywrócone. Co tutaj jest bardzo ważne. Co moim zdaniem jest bardzo ciekawe. I znowu teraz to, co powiem, to powołuje się na konsensus yy, naukowy i medyczny. Drodzy Państwo, wirusy mutują. To jest oczywiste, prawda? Koronawirus mutuje, bo tak samo jak. To znaczy, nie wiem, nie chodzi o to, czy szybciej, czy wolniej, ale inne wirusy mutują i koronawirus też mutuje. I Izrael doskonale wie, że nie ma fizycznej możliwości być pewnym, że preparat aktualnie podawany będzie um, działał na przyszłe mutacje. Z bardzo prostej przyczyny. Oni mogą wierzyć, oni mogą mieć nadzieję, oni mogą nawet tak zakładać, ale pewności nie ma, no bo siło rzeczy te mutacje jeszcze nie istnieją, one się dopiero pojawią. E, w związku z tym e, w związku z tym no, nie można mieć pewności, jakie one będą, prawda? To, to, to tylko. No tak, w związku z tym oni wychodzą z założenia, że lepiej przynajmniej na razie, dopóki to cholerstwo nie zniknie, miejmy nadzieję, całkowicie z naszego świata, izolować kraj, żeby nie przywlec do kraju jakiejś nowej mutacji, która sprawi, że wszystko to, co tam zostało zrobione, pójdzie się chędożyć, bo przyjdzie jakaś, jakiś wariant, który. Będzie całkowicie odporny na te preparaty, które podali. A dopóki tych wariantów nie ma, to nie można tego ani wykluczyć, ani potwierdzić, bo tego jeszcze nie ma. Nie da się zbadać czegoś, co nie istnieje. I to jest zasadnicza różnica względem podejścia rządu prawa i sprawiedliwości. Rząd prawa i sprawiedliwości bowiem pokazał to zarówno w przypadku wariantu brytyjskiego, jak i wariantu indyjskiego. Które na szczęście, jak wygląda na to, przynajmniej na razie, nie robi żadnego spustoszenia, ale grożono nam, że, że będzie robił. W każdym razie rząd um, przyjął takie oto założenie, że wpuszczają ludzi praktycznie jak leci, a potem jak się rozleje epidemia nowego wariantu. To zaostrzają obostrzenia, każą nam siedzieć w domach i nawet grożą godziną policyjną. Prawda? Tak było? Tak było z wariantem brytyjskim, o którym wiadomo było od dość dawna i wpuszcza do ludzi jak leci. A nawet jak zdecydowano się robić jakieś obostrzenia, żeby tych ludzi z Wielkiej Brytanii do Polski nie wpuszczać, to najpierw zapowiedziano, że od któregoś tam dnia nie będzie możliwości przylatywania samolotem. W związku z tym, zanim to nastąpiło, to LOT wysyłał dodatkowe samoloty do Wielkiej Brytanii, żeby jeszcze więcej ludzi naściągać. Przypominam, że LOT to jest państwowa firma, więc rząd ją przez pośredników całkowicie kontroluje. Podobnie nie było żadnego problemu z przyjazdem samochodem, zero problemów, a rząd nawet nie wprowadził obowiązkowych testów, tylko te testy były całkowicie dobrowolne. Natomiast jak pojawił się wariant... Wariant indyjski. To też, mimo że rząd był pytany o to, jakie środki zaradcze podejmie, i tak dalej, to nie było żadnych środków zaradczych w stronę niewpuszczania tych ludzi do Polski. One się dopiero później pojawiły i były takie bardzo, powiedziałbym, karłowate. Natomiast najpierw rząd uważał, że wszystko się będzie OK, jak po prostu będą badać te nowe warianty i nic więcej. Natomiast warto zwrócić uwagę, że tego w mainstreamowym mediach się niestety nie mówi, ale zgodnie z danymi z Google, więc mam nadzieję, że YouTube nie będzie miał pretensji, że cytuję Google, Google jest. Spółką matką YouTube'a. YouTube należy do Google'a. Jak wpisujecie sobie w Google koronawirus Indie, wyskoczą Wam oficjalne statystyki, których źródłem jest JHU CSSE COVID-19 Data. I tam macie m.in. nowe przypadki wirusa w Indiach, i na szczęście to bardzo mocno spada. O ile jeszcze niedawno średnio tygodniowo było 400 000, prawie 400 tysięcy przypadków dziennie, o tyle dzisiaj mamy średnio tygodniowo około 250 tysięcy przypadków dziennie, czyli spadek jest o trochę ponad 1 trzecią. To mi się wydaje, że duży spadek jeśli chodzi o nowe przypadki, natomiast jeśli chodzi o zgony, no niestety cały czas to rośnie, ale no wiadomo jak to jest, tak? Najpierw są nowe przypadki, a potem kwestie związane ze zgonami są przesunięte o kilka tygodni, natomiast, słuchajcie, biorąc pod uwagę, że Indie to kraj, który liczy 1 miliard 400 milionów mieszkańców, to są to dane wskazujące na to, że system opieki zdrowotnej w Indiach i tak sobie radzi dużo lepiej niż ten w Polsce, Kurczę, naprawdę, trzeba by zreformować ten system, żeby w Polsce naprawdę jakoś tak w miarę lepiej działał. Także tutaj w Izraelu doszli do wniosku, że, że na razie rezygnują. Jest to zasadnicza zmiana podejścia, ponieważ jeszcze niedawno, jeszcze niedawno to jest artykuł, teraz go sobie przetłumaczę, bo u mnie z miejscowym językiem Izraela to tak średnio, znowu Times of Israel. Artykuł z 5 maja, czyli nie tak dawno temu, kilkanaście dni temu, no prawie 20, Izrael przedłuży green pass dla zaszczepionych i wyzdrowiałych do końca 2021 roku. Ministerstwo Zdrowia twierdzi, że szczepionki przeciwko COVID wydają się zapewniać ochronę przed koronawirusem przynajmniej do grudnia. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło w środę, że przedłuży ważność zielonej przepustki dla osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 lub wyzdrowiałych na koronawirusa do 2021 roku, rozumiem do końca, czy tam do grudnia. Karnet zapewni posiadaczom dostęp do niektórych wydarzeń i miejsc. W oświadczeniu ministerstwa decyzję ministra zdrowia Julii Edelsteina Przypisano ciągłemu spadkowi zachowalności faktowi, że wydaje się, że szczepionka chroni nas przynajmniej do końca roku. Chesi Levy, dyrektor generalny ministerstwa, powiedział, że jest szczęśli szczęśliwy, że szczepionki chronią nas i pozwalają wrócić do rutyny. Ale wezwał Izraelczyków do kontynuowania działań takich jak maskowanie w pomieszczeniach i dystans społeczny. Czyli jeszcze 19 dni temu nie, nie dość, że te paszporty miały zostać. To jeszcze miały zostać przedłużone do końca roku i cały czas tutaj mieli nosić maseczki, mieli trzymać dystans społeczny. Teraz już to będzie w Izraelu już za kilka dni skończone. Powiedział również, że wciąż nie ma wystarczających informacji na temat tego. Ile zapewniają szczepionki przeciw, ochrony przeciwko wariantom koronawirusa? No właśnie. No i tutaj jest taka różnica w podejściu Izraela i Unii Europejskiej, tak? Um, um, Izrael uważa, że skoro nie ma pewności, to lepiej chuchać na zimne i dbać o to, żeby ten wariant się w Izraelu nie pojawił. A rząd polski uważa, że w związku z tym nie ma problemu. Się si si przyjdzie, to zobaczę. No zobaczymy, jak, jak to będzie. Czy na przykład. W środku wakacji nie zrobią nam znowu lockdownu i nie powiedzą, że wariant ten indyjski się bardzo, bardzo szerzy. Ogłoszenie pojawiło się dzień po tym, jak gabinet koronawirusa zatwierdził plan umożliwiający zniesienie prawie wszystkich pozostałych ograniczeń na imprezach sportowych, siłowniach i basenach publicznych. Zgodnie z planem nie będzie limitu frekwencji na imprezach sportowych dla posiadaczy Green Pass. A teraz już dla wszystkich nie będzie. Dla dzieci jeszcze niezaszczepionych imprezy kulturalne pod dachem będą mogły pomieścić 50 osób, a plenerowe 500. Siłownie i baseny e, publiczne będą działać według odrębnego systemu fioletowego karnetu, w ramach którego osoby niezaszczepione będą mogły wejść, ale zasady zdystansowania się e, dla nich pozostaną. Minist Trowie głosowali również za zniesieniem ograniczeń przepustowości taksówek i zniesieniem wymogu zakupu biletu z wyprzedzeniem przed jazdą pociągiem. Nowe przepisy, będące częścią planu opracowanego przez ministra kultury i sportu, czyli Trooper wraz z Edelsteinem, wejdą w życie w czwartek. Liczba pacjentów na COVID-19 w ciężkim stanie spadła w tym tygodniu poniżej 100. W Polsce pewnie mamy wiele tysięcy. E, e, najniższego poziomu od lipca ubiegłego roku, e, ponieważ wiod e, wiodącą na świecie kampania szczepień Izraela nadal e, wykazywała swój efekt. Według danych Ministerstwa Zdrowia w środę po południu było 90 osób, których stan został określony jako ciężki, z czego 55 było na respiratorach. We wtorek zdiagnozowano, no i tutaj są już takie, takie rzeczy. Natomiast do jakich rzeczy dochodziło w czasie niedawnego konfliktu palestyńsko-izraelskiego. Izrael, i to jest, to jest 17 maja 2021, tygodnik Solidarność, w skrócie Tysol, e, Autor tego materiału się nie podpisał, jest tylko napisane, że. A przepraszam. Nie, autor, redakcja. Autor, redakcja budynek pisał. E, tytuł: Izrael Niezaszczepieni nie wejdą do schronu to już ostateczna forma e, selekcji sanitarnej. No i tutaj jest opisany przypadek pani, która twierdzi, że e, powiedziano jej, że bez przepustki. Nie wejdzie tej zielonej, tego paszportu, nie wejdzie do schronu, gdy będzie ogłoszony alarm, że lecą palestyńskie rakiety. Moim zdaniem, ta zmiana decyzji i nagła zmiana podejścia Izraela do problemu może być w jakiś sposób powiązana z tym, właśnie, że ta sytuacja ich dość mocno. Nie wiem, jak to powiedzieć, trochę przeraziła dokąd, dokąd, dokąd zmierzają, prawda? I że takie pozostawienie człowieka. Na potencjalne odejście z tego świata w wyniku ataku rakietowego, bo, bo nie ma tego certyfikatu, a certyfikatu przecież może nie mieć również, dlatego na przykład, że ma przeciwwskazania medyczne. No to. Hmm. Bardzo to powiedziałbym, no, nieciekawe, tak. Eha. Natomiast teraz sobie przeczytajmy: Litwa. Litwa ma skrajnie w tym momencie różne podejście do Izraela. O ile Izrael wycofuje się z tych paszportów, przynajmniej na razie, e, o tyle Litwa no, idzie w hardcore, że się tak wyrażę. I tutaj jest onet. Ruszają paszporty covidowe na Litwie. Trzeba odnawiać je co tydzień. Autor się nie podpisał. Na Litwie zacznie działać paszport covidowy nazwany paszportem możliwości. Status otrzymanego kodu QR trzeba będzie odnawiać co tydzień. Posiadacze paszportów będą objęci licznymi przywilejami, informuje Rzeczpospolita. Litewski paszport covidowy będzie mógł otrzymać obywatel Litwy, który ukończył 16, 16 rok życia. Dokument będzie przysługiwał zaszczepionym przeciw COVID-19, ozdrowieńcom z przeciwciałami oraz posiadaczom ujemnego wyniku testu na koronawirusa SARS-CoV-2. To jest Istotne, nie wiem czy zwróciliście, się, drodzy Państwo, że zaszczepionym wszystkim będzie przysługiwał ten status, a ozdrowieńcom wyłącznie z przeciwciałami. Dlaczego to jest istotne? No dlatego, że według i znowu tutaj się powołuje na konsensus naukowy, i konsensus medyczny, według tak zwanej charakterystyki produktu leczniczego, czyli oficjalnego dokumentu medycznego, który jest wydawany do każdego preparatu medycznego, a więc także do szczepionki, te preparaty mają skuteczność określoną w procentach i mówiąc krótko, nie każdy zaszczepiony ma przeciwciała. Większość ma, ale nie każdy. I tak naprawdę, żeby być 100% pewny, że dany człowiek ma przeciwciała, to wypadałoby zrobić te przeciwciała, można to zrobić. W Polsce, oczywiście, niestety za pieniądze, świadczą takie usługi od ręki różne laboratoria. Wiem, bo się interesowałem. I że się tak wyrażę, są oddzielne testy na przeciwcia, te naturalne i te poszczepione. To jest bardzo ciekawe w ogóle. No, że kiedyś uda mi się zrobić na ten temat rok, ale można to sprawdzić. I tutaj znowu jest konsensus naukowy i konsensus medyczny, który sugeruje, że po wykonaniu szczepienia warto sobie sprawdzić, czy w naszym przypadku było skuteczne. No bo jeśli nie. No to należałoby się zachowywać cały czas w sposób bardzo mocno ostrożny. A tutaj, proszę bardzo, nikt tego nie sprawdza, nikt tego nie sprawdza, i status cały czas jest e, przyznawany. Natomiast e, w przypadku ozdrowieńców, ozdrowieńcy muszą sobie cały czas oznaczać te przeciwciała i mają ten status tylko jeśli mają przeciwciała. I natychmiast go tracą, jeśli nie mają. Co tydzień trzeba odnawiać. E, więc albo co tydzień. Wydajesz w Polsce to jest coś koło 200-300 zł na ten test, czy masz przeciwciała naturalne. Wiem, bo sobie robiłem. Yy, I jakby to trzeba było wydać tyle pieniędzy co tydzień. Nawet powiedzmy, że to jest 200 zł co tydzień. To daje coś około 800 pewnie 1000 miesięcznie. Drogo. Wydaje mi się po prostu, że drogo. Ech. A tutaj z preparatem wstrzykniętym nie ma problemu, nie musisz sobie tego oznaczać. I ujemny wynik testu na koronawirusa. Paszport ma być powiązany z litewskim systemem e czyli e-zdrowie. Aby otrzymać dokument o zdrowieniu, musi mieć pozytywny wynik testu, nie starszy niż 180 dni, chyba negatywny, bo pozytywny to znaczy, że że, masz, że jesteś zakażony. Kod QR, który otrzymuje się po podaniu danych autoryzacyjnych na specjalnej stronie internetowej, zapisuje się w telefonie lub na komputerze. Jest także możliwość otrzymania papierowej wersji paszportu. Status paszportu należy odnawiać co tydzień, ponieważ zarówno ozdrowieńcy, jak i zaszczepieni mogą zakazić się koronawirusem. Słuchajcie, to był cytat zonetu, to był cytat zonetu, żeby nikt mi nie powiedział, że ja tutaj takie rzeczy mówię, proszę YouTube nie zabijaj. Paszport możliwości daje możliwość odwiedzenia obiektów sportowo-rekreacyjnych, takich jak salony bilardowe, kręgielnie, pokoje zagadek, czy. Kluby gier planszowych, a także udział w imprezach masowych. Posiadaczom litewskiego paszportu covidowego usługi w pomieszczeniach zamkniętych będą mogły świadczyć lokale gastronomiczne, kawiarnie i bary. Ech, no, czyli tutaj tak bardzo, bardzo wyraźnie widać, że powrót do normalności, tylko dla ludzi na Litwie, na Litwie tylko dla ludzi z tym certyfikatem. A jak będzie w Polsce? TVP Info, żeby nikt, nikt nie powiedział, że to jest jakiś negatywny portal dla rządu Prawa i Sprawiedliwości, czyli tutaj TVP Info. Plan luzowania obostrzeń na czerwiec, niedzielski. Jednego nie ruszymy. Nikt się nie podpisał, niestety. Jakie będą nowe obostrzenia w czerwcu? No, minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że po 5 czerwca rząd będzie przywracał aktywność wszędzie tam. Gdzie jest jeszcze ograniczona. Jednego tylko nie ruszymy, oznajmił polityk. tutaj należy warto zwrócić uwagę, że w przypadku słuchania polityka liczy się nie tylko to, co polityk mówi, ale również tego, co polityk nie mówi. Pan minister jest uprzejmy mówić, że będą, że będą jak to dokładnie to, to, to zostało powiedziane, że będą przywracać aktywność. Wszędzie tam, gdzie jest jeszcze ograniczona, ale nikt nie powiedział, że przywrócą tą aktywność całkowicie. Czyli wszędzie tam, gdzie jeszcze nie jest przywrócona, no to będą przywracać, ale czy w 100%, czy w 5%, czy w jednym, i czy dla wszystkich, czy tylko dla ludzi legitymujących się paszportem covidowym? Tego nie wiadomo. Aha. Aha. Lecimy dalej. Minister Niedzielski w rozmowie z WPPL został zapytany o to, co zmieni się w obostrzeniach po 5 czerwca. Znamy już plan luzowania restrykcji na maj. Kiedy rząd przedstawi plan luzowania na czerwiec? No właśnie, bo ten majowy to już był dawno. Najprawdopodobniej na przełomie maja i czerwca poinformujemy o kolejnych krokach względem luzowania reguł bezpieczeństwa. Czyli tutaj jest bardzo jasny sygnał: nie będzie nowych obostrzeń, tylko będzie luzowanie. Na dziś nie widzę przeszkód, by nie były to kolejne. Zmiany, czyli luzowanie reżimu sanitarnego w wielu miejscach i przywracanie działalności. Wiele osób sugeruje przyspieszenie, ale w tym zakresie wolimy być ostrożni, powiedział minister. Czyli znowu takie, przepraszam co wrażenie, chcieństwo i samodecydowanie. Zamiast zrobić badania, powołać się na te badania, to mówią, że tak po prostu wolą. Tak będzie, bo tak wolą. Zaznaczył, że jeśli sytuacja epidemiczna się nie pogorszy, miejmy nadzieję, że się nie pogorszy, to po 5 czerwca będziemy przywracać aktywność wszędzie tam, gdzie jest jeszcze ograniczona. Kierunek jest jeden. O ile nie będzie złych sygnałów dotyczących zakażeń, to kolejne kroki w luzowaniu są coraz bliżej. Nie jeden kolejny, tylko kolejne, więc znowu tutaj możemy wnioskować, że nie poluzują tego całkowicie, tylko część. No bo jakby poluzowali całkowicie, to byłby już to krok ostatni. Jednego tylko nie ruszymy. Mówił, oznajmiając, że maseczki zostaną, zostaną obowiązkowe wewnątrz w przestrzeniach wspólnych. I wszędzie tam, gdzie nie można zachować dystansu. Czyli maseczki w budynkach i na zewnątrz, gdzie nie można zachować dystansu. Epi... A kurczę, jak ogłaszali ten nowy ład, to nie mieli maseczek. Ha, 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 patrzcie, a to było w budynku. Epidemia się nie skończyła z naszego punktu widzenia, bo wciąż działamy. Moim zdaniem to zdanie takie trochę bez sensu, Lepiej by, znaczy bardziej trafne by było, gdyby powiedział, że epidemia się nie skończyła, bo wciąż są nowe przypadki, a nie, że wciąż działamy. Że oni mogą działać, ile będą chcieć, nawet jak już nie będzie nowych przypadków. A przecież mamy nowe wyzwania związane z Polskim Ładem, dodał. No to tego już za cholerę nie rozumiem, bo Polski Ład to jest kwestia czysto polityczna, Związana m.in. ze skrajnym przebudowywaniem systemu podatkowego, z podnoszeniem podatków dla troszeczkę lepiej zarabiających, na wmawianiu ludziom, że jeśli nie są biedakami, to znaczy, że są klasą średnią. No bo tak tak, tak, tak to wynika i że jak zarabiają. Yy, Nieco więcej niż połowa tego, ile zarabiał Pan Gowin, gdy mówił, że mu nie starcza do, do pierwszego, to znaczy, że już są bogaczami. Eee, i, 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 I generalnie no, nowy ład to jest polityka. I to taka czysta, hardkorowa polityka. Niektórzy twierdzą nawet, że to jest zmiana ustroju Polski. I co to się ma do obostrzeń, co to się ma do epidemii. Mi się wydawało i. Że epidemia to jest zjawisko całkowicie medyczne, a nie polityczne. Dziwne jest to, co tutaj zostało powiedziane. Bardzo, bardzo dziwne. Ja mam nadzieję, że szanowny pan minister tak po prostu powiedział coś, co chciał powiedzieć coś innego, że, że na przykład chciał powiedzieć, mam nadzieję, że to chciał powiedzieć, że, że przecież są zajęci również innymi rzeczami, a jeszcze tu muszą działać. Nie wiem, dziwne to. Naprawdę bardzo, bardzo dziwne. No ale tyle, moi kochani. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Jak to będzie w Polsce? Nie wiem. Ja nie ukrywam, że ja mam nadzieję, że obostrzenia w Polsce będą luzowane i będą luzowane dla wszystkich jednakowo. Ehm... Bardzo bym nie chciał takiej sytuacji jak na Litwie zgadzam się z ministrem Izraela, że to jest po prostu ograniczanie praw obywatelskich i to takie bardzo, bardzo hardkorowe. I tyle. No. Ale przede wszystkim to mam nadzieję, że liczba zachorowań w Polsce nadal będzie bardzo, bardzo mocno spadać. W końcu i tutaj teraz to, co powiem, to, co powiem, to jest znowu Cały czas konsensus naukowy i konsensus medyczny. Ostatnio naukowcy wykryli, że przeciwciała po przechorowaniu koronki e, utrzymują się nawet 13 miesięcy i być może to się będzie jeszcze przedłużać, bo to wiecie, rozumiecie, żeby wykryć, ile miesięcy się wy, y, jakby utrzymują, no to trzeba mieć czas, tak? Nie, nie można, jak jest miesiąc od zakażenia i są przeciwciała po miesiącu, to nie można w ten sposób powiedzieć, czy będą po dwóch latach, ale jak będzie, jak da się tę osobę przebadać po dwóch latach i nadal będzie miała przeciwciała, to już się da. W każdym razie w Polsce mieliśmy bardzo dużo zakażeń yy, i miejmy nadzieję, że zdobyliśmy odporność również ze względu na te zakażenia. No, zakażonych mieliśmy oficjalnie, to są dane ze strony ministerialnej 2 886 181 przypadków. Znowu zgodnie z konsensusem medycznym i naukowym o tak zwanych mm, bezobjawowcach, no to trzeba by to przemnożyć przez bodajże 5. Więc tutaj no, jest szansa, że my mamy bardzo duży próg ludzi, którzy po prostu już mają te przeciwciała w sposób naturalne co w żaden sposób oczywiście nie zniechęca do szczepień. Broń Boże, nie zniechęca. Natomiast po prostu stwierdza konsensus naukowy i konsensus medyczny. Trzymajcie się kochani, pozdrawiam was do zobaczenia. Pa.